Witajcie w kolejnym dniu. Ja już załadowany. Jak widać, pryzma zmieniona. Droga asfaltowa, kolega się ładuje. Niewielka pryzemka została. Te ładne pola. Słoneczko już bardzo wysoko. Tam autko jedzie, się mija, bo pod prąd wjechało. No niestety jest bardzo ciężko się minąć. Znaczy jak okolica. Droga śliździutka. Także już tu niebawem się pryzemka kończy. Będziemy w inne miejsce przejeżdżać. Zobaczcie, jeszcze parę aut, na parę autek wystarczy. Także dzieje się. Tam autko ściąga, no niestety, kurczę, ciężko się miną dwie ciężarówki, kurczę. Wąska droga, ślizgo niesamowicie. Że trzeba uważać. Tutaj zobaczcie, kogo ściągło. Turowy głęboki, kurczę, mijał się. Także nie wesoło się mijać z kim. Zobaczcie. Trzeba uważać, bo kurczę, pobocza miękkie. Wydaje się, że twardo, a to niestety. W takich wąskich drogach ciężko się minąć ciężarówką. Zobaczcie, jaka okolica. Krzaczki, rowy. Niestety ich za bardzo nie ma gdzie się minąć. Z mojej strony też jest rowik. Mieszkania załadowana. I ruszamy dalej na Kruszwicę. Jutro już będziemy go pewnie szukać gdzie indziej. Ciekawe, gdzie jutro nas zaprowadzi. Także trochę świata zwiedza. Jak widać, zwiedza. Cię droga. Chyba czymś polewana, bo nie jest ślizgo. Choć tam u góry na zakrętach, powiem wam, że chyba nie była niczym polewana, bo ślizgo trzeba było uważać. Też cały czas z górki. Później tam dalej gdzieś pod góreczkę. Gdzie dzieje się? Tu jeszcze ten stop. Tory. Lokomotywy chodzą. Co jakiś czas było widać, że przejeżdża pociąg tędy. A w którym kierunku on jeździ? Nie mam pojęcia. No dobra, trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdrawiam.